Warto jednak sięgnąć głębiej, bo w tych prostych i wyświechtanych zdawać by się mogło pojęciach odnaleźć możemy naszą tożsamość. Patriotyzm przejawia się w postawie, rzetelnej pracy na rzecz ojczyzny, przedkładaniem jej nadrzędnych wartości, takich jak niepodległość i suwerenność, ponad osobiste cele. To również pamięć o tych, którym zawdzięczamy niepodległą Polskę. W piątek, 16 listopada w Domu Kultury na Skarpie odbył się koncert piosenki i poezji patriotycznej. Jak Państwo wiecie, Święto Niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku. Dopiero około 20 lat od momentu, kiedy ta niepodległość do nas przyszła. A dokładnie w 1918 roku. Do tego okresu wrócimy poprzez pieśń legionową, pieśń patriotyczną. Pomoże nam tu właśnie w tym nasz wspaniały kwintet, który przygotowywał się na tą okoliczność bardzo sumiennie pod artystycznym kierownictwem Leopolda Tarkowskiego. I im to właśnie teraz oddaję głos. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co na chłopca wszedł oddziela, szablą odbierzemy. W piątkowy wieczór w Domu Kultury na Skarpie rozbrzmiały dźwięki pieśni patriotycznych, zarówno tych najgłębiej wyrytych w zbiorowej pamięci, jak również i tych, które niesłusznie odeszły w zapomnienie. Świadectwo oraz istotną część historii stanowi również poezja. Ojczyzna moja, to te ciche pola, które od wieków zdeptała niewola. To te kurhany, te smętne mogiły, co jej swobody obrońców pokryły. Ojczyzna moja, to ten duch peronu, co żyje trudem, wśród głodu i chłodu. I ta nadzieja, co się w sercach kwieci, pracą dla ojców, a piosenką dla dzieci.